Dzień dobry, dzionek. Taki mini odcinek zrobimy. O tej bocznicy już wam mówiłem. Bocznica z Łasku do drzew, dawniej drzewiej zelowa, herbertowa. Obecnie tylko do Teodorów, do lotniska NATO. I tutaj się znajduje jedna z tych właśnie nastawnic, o których wspominałem w filmie. Z końcowego odcinka tejże bocznicy. No ta jest zdecydowanie w gorszym stanie. No jak widzicie, to nawet nie muszę tu wchodzić, żeby wam pokazać całą przestrzeń tego budynku. Nie ma totalnie nic, tylko że wszystko wyglądało tak jak w tym budyneczku, który widzieliśmy w Teodorach. Tam już na rogatkach lotniska. No i tutaj taka ciekawostka, bo ten tor jest jeden, ale dawno temu, jak ta bocznica miała swoją zasadność, tutaj w tym miejscu się rozgałęziało to torowisko i tutaj były bodajże dwa tory jeszcze. I to była stacja towarowa, Łask towarowy i tutaj te składy formowano i stąd je wypuszczano tam właśnie dalej w kierunku fabryki mebli. Fabryka mebli to jest to miejsce, gdzie widać ten niebieski komin, oton. A tam dalej właśnie są Teodory, lotnisko oraz wspomniana prędzej bocznica herbertowska, dozelowa. Tutaj widzimy most na rzece Grabi. Taki ładny, kratownicowy jest to most, stalowy. No ale no, nie będę wam mostu pokazywał, no to nie ma sensu. W ogóle jak widzicie, tutaj teren jest taki, tu nie ma żadnej takiej normalnej drogi. Tutaj można tylko samochodem terenowym, takiej dosyć konkretniejszej klasy dojechać. No albo z buta mi się udało tutaj dotrzeć i wam pokazać to. Z tej nastawnicy było rozstawianie torów, właśnie stąd na te tutaj dwa, które jak widać tutaj to poszerzenie terenu tutaj się znajdowały w tym miejscu i tam na końcu, tam właśnie na końcu, jak tor zakręca, żeby się złączyć z linią kolejową numer 14 łączącą Łódź z granicą państwa, tam właśnie znajduje się gdzieś taka druga, jeszcze jedna nastawnica. Na dwóch głowicach stacji po prostu były nastawnice, z których można było sterować ruchem tychże pociągów. No i to taka właśnie była piękna linia. Miała być taka piękna linia. O, zobaczcie. Tam w końcowym odcinku wydawało się, że nic tu nie jeździ, nie? Że taka rdza totalna. A tu zobaczcie. Rdzy nie ma. Wszystko połyskuje. A to zdradzę wam, że nagrywam jednego dnia. A nie jest możliwe, żeby pociąg pojechał kawałkiem tylko, bo to jest jedna ciągłość. Więc po prostu tam są lepsze warunki do rdzewienia torowiska, jak przez tydzień czy dwa nic nie pojedzie. Taka ciekawostka. Dobrze, no, a ja wam życzę po prostu spokojnego, miłego czasu. Trzymajcie się. Pa, pa.